Mamy tutaj fragment wykresu funkcji f od x, to jest x do potęgi 3 drugie, no albo inaczej, prawda, to jest to samo co pierwiastek z x do trzeciej, albo jeszcze inaczej x pierwiastek z x. No i takie charakterystyczne punkty tutaj można uchwycić, mianowicie f od 0, prawda, to jest 0, f od 1 to jest 1, no i jeszcze tutaj f od 4 jest łatwo policzyć, bo f od 4 to jest 4 razy pierwiastek z 4, czyli 8. No więc mamy te punkty tutaj zaznaczone. I teraz naszym zadaniem jest obliczenie długości fragmentu, długości tej krzywej, która jest wykresem tej funkcji od punktu powiedzmy tego 0, 0 do punktu 32 dziewiąte. Czyli 32 dziewiąte to jest mniej więcej tutaj, może troszkę bliżej 4 nawet, no ale to już nie będziemy tak ściśle tego rysować. Dobrze, no i tu jest, no i chcemy obliczyć długość tej krzywej. No i teraz warto tutaj w tym momencie przypomnieć wzór, prawda, że jak mam wykres funkcji od punktu A do B, to długość krzywej, która jest wykresem tej funkcji, to się wyraża takim wzorem, prawda, to jest całka oznaczona od A do B, prawda, czyli to jest argument, tutaj jest, to jest od x równe A równe 0, tutaj do x równego B równego 32 dziewiąte będzie w naszym przypadku. No i funkcja podcałkowa to jest pierwiastek z 1 plus no, kwadrat pochodnej funkcji f, czyli f' od x do kwadratu, no i to całkujemy po x, prawda? To jest wzór na długość łuku. No i spróbujmy teraz go zastosować u nas, czyli co? Czyli nasza funkcja f od x to jest x do potęgi 3 drugie, pochodna, prawda? F' od x to będzie 3 drugie x do potęgi 3 drugie minus 1, czyli 1 druga. No i jeszcze potrzebujemy kwadrat f' od x do kwadratu. No to jest to 3 drugie do kwadratu, czyli 9 czwartych x. No więc widać, że to będzie proste, dosyć wyrażenie podcałkowe, no dlatego taką właśnie funkcję tutaj dobraliśmy. Czyli ta długość krzywej, może na niebiesko, bo to było niebieskie, to będzie całka od 0 do 32 dziewiątych. No i co? I mamy pierwiastek z 1 plus 9 czwartych x dx. No dobrze, i mamy obliczyć taką całkę, no to jest dosyć prosta całka, właściwie to można by ją w pamięci wykonać, ale może dokonajmy tutaj pewnego prostego podstawienia, mianowicie co powiedzmy t, podstawmy to wyrażenie pod pierwiastkiem, czyli będzie 1 plus 9 czwartych x, no to pochodna, prawda, dt po dx to jest 9 czwartych. Tak, czyli ta nasza całka zamieni nam się na, tak, będzie 9 czwartych, przepraszam, 4 dziewiąte, tak, czyli będzie 4 dziewiąte, no granice, prawda, jak x jest 0, to t jest 1, Jak x jest 32 dziewiąte, to t jest ile? Czyli tak napiszmy tutaj x równe 0, to t równe 1, x równe 32 dziewiąte, to t równe 1 plus 9 czwartych razy 32 dziewiąte, no to 32 to jest 9, znaczy będzie całka od 1 do 9. Dobrze, tu mamy 4 dziewiąte i tu będzie pierwiastek z t dt.
No dobrze, to co? Pierwiastek całka, to pierwiastek t to jest t do jednej drugiej, więc trzeba znaleźć funkcję pierwotną. Funkcja pierwotna do t do jednej drugiej to jest ile? To będzie t do trzech drugich. No 4 dziewiąte mamy tutaj. To będzie co? T do trzech drugich. Jeżeli różniczkujemy t do trzech drugich, to nam wychodzi 3 drugie razy pierwiastek, no to jeszcze przez 2 trzecie musimy pomnożyć. I to będzie 2 trzecie, no i w granicach, prawda, od 1 do 9. No dobrze, to możemy liczyć dalej. Tutaj może przejdźmy jeszcze. Czyli to jest tak, no 4 dziewiąte. 2 trzecie możemy jeszcze sobie wyłączyć i mamy t do potęgi 3 drugie od 1 do 9, czyli co jest 8 dwudziestych siódmych razy. No tak, w górna granica, czyli 9 do 3 drugich minus 1 do 3 drugich. To ile to jest? No 9 do 3 drugich to jest pierwiastek z 9, czyli 3 do 3, czyli to jest 27 i minus 1, tak? 27 minus 1, czyli to jest 8 razy 26 27. No gdyby ktoś chciał jeszcze to. No tu widać, że to się nic nie skraca, prawda? Bo 26 to jest 2 razy 13, 27 to tylko trzyma czynniki pierwsze, więc tutaj się nic nie skraca, ale możemy to jeszcze przedstawić jako jakiś jeden ułamek. To 8 razy 20 to jest 160, 48, tak? Czyli 208 dwudziestych siódmych. No, taka jest długość łuku, prawda? Długość tej krzywej.